Są coraz bliżej celu, ale wciąż walczą o każdą złotówkę. Wracamy w faktach do historii rodziny Witkowskich z Jeleniej Góry. Ojciec i dwoje dzieci cierpią na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę. Jedyną nadzieją na jej powstrzymanie jest przeszczep komórek macierzystych w Chinach. Rodzina potrzebuje jeszcze 150 tysięcy złotych. Losy Witkowskich od samego początku śledzi Dorota Kaczor. Zdać maturę, dostać się na wymarzone studia, a za rok wyjść za mąż za swojego ukochanego Piotra. To marzenia Marleny Witkowskiej. Jej świat runął rok temu, gdy razem z bratem wykonali badania genetyczne. Okazało się, że po ojcu odziedziczyli chorobę, ataksję rdzeniowo-muszczkową. Kiedy przyszły te wyniki, to był chyba najstraszniejszy dzień w naszym życiu. Trzęsły mi się dłonie. Chodzę, potykam się, no. Łatwo nie jest. Rodzeństwo nie poddaje się. Bo je tego samego pragniemy. Chcemy żyć. Dowiedzieli się, że jest nadzieja. Chorobę może powstrzymać przeszczep komórek macierzystych w Chinach. Koszt dla jednej osoby to 100 tysięcy złotych. Zaczęli zbierać pieniądze. Ruszyło. Dużo mamy nakrętek, zbieramy również grosiki. Pół garażu to będzie około 7 ton nakrętek. Za kilogram złoty 20. Historia rodziny Witkowskich poruszyła serca wielu ludzi, ale walka o pieniądze wciąż trwa. Uzbierać trzeba jeszcze 150 tysięcy złotych. Choroba postępuje. Trudną decyzję podjął 24-letni Piotr. Wyjechał do pracy do Anglii. Tam też stara się zbierać pieniądze. Rozdaję ulotki. Plakaty są rozwieszone po polskich sklepach. Do pomocy w zbiórce pieniędzy przyłączyli się jeleniogórscy sportowcy. Przygotowują wielką galę sztuk walki. No, ma być to impreza masowa, czyli te 500 osób to jest minimum, które byśmy chcieli, żeby było. Na rehabilitację i suplementy diety miesięcznie rodzina wydaje 1200 zł, a jej dochód to 1800 zł. Bez wsparcia najbliższych nie mają szansy na normalne funkcjonowanie. Jelenia Góra, Dorota Kaczor. Trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało.